Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie w nowej serii Uncharted Kolekcja Dziedzictwo Złodziei. Gra została wydana na peceta, z tego co tutaj czytam, w 2022 roku. Wcześniej ukazała się na PlayStation. No i w skład jej wchodzą dwie części: Uncharted Kres Złodzieja i Uncharted Zaginione Dziedzictwo. My sobie rozegramy najpierw może tą część Kres Złodzieja. Jeżeli gra spotka się z dużym zainteresowaniem, no to będziemy kontynuować. Także dajcie znać w komentarzach, czy wam się ta seria podoba, czy chcecie jej kontynuację. No i oczywiście zbombardujcie łapkami w górę każdy odcinek. Co by nie tracić czasu, zaczynamy. Możemy sobie sterować pozycją kamery. Dobra. Oj. Udało się ominąć łódkę, a w zasadzie śrubę okrętową. Dobra. Coś z silnikiem widzę jest nie tak. Dobra. Trochę tutaj słyszę, dialogi są chyba za ciche. Ja spróbuję to troszeczkę zgłośnić. Dobra. Dobra.
właśnie, żebyśmy się nie rozbili tylko o te skały. Oj! No, początek, powiem wam, że bardzo dynamiczny. Nathan? Nathan? Co ja mam z tobą zrobić? Pewnie masz tak samo dość mojego gadania, jak i ja. Zostałeś tu ze mną, zamiast jechać na wycieczkę z pozostałymi dziećmi. Mam to gdzieś. Tak, i w tym tkwi cały problem. Dlaczego wyłącznie ja dostaję karę? Bo to ty zacząłeś bójkę. Nie chciał mi oddać książek. Kazałam ci je zostawić w pokoju. Sam jesteś sobie winien. Nie miał prawa mi ich wyrywać. A ty nie miałeś prawa podnosić na niego ręki. Nie chodziło tylko o to. A o co? O nic. Powiem na spowiedzi. Pomimo moich starań, widzę, że bardzo chcesz podążać tą samą ścieżką, co twój brat. Marnujesz się. Sam! Czyli to jest jego brat. A no właśnie, rozpoczynamy pierwszy rozdział ze przygody. Obejrzyjmy w ogóle, gdzie my się znajdujemy. Piękna grafika. Nie ma co mówić. Fajnie te drzewa, patrzcie, są zrobione listki poruszające się. No dobrze, lecimy w takim razie. Tylko jak my mamy do niego dotrzeć? W górę i dookoła. Tu chyba za wysoko troszeczkę, żeby zeskoczyć. A może się uda na to drzewo? No to nie był dobry pomysł. Jeszcze troszeczkę zmienię tutaj te poziomy głośności. Teraz powinno być zdecydowanie lepiej. A my próbujemy dalej. Tutaj są otwarte okna, spróbujemy przez to okno przejść, bo tam nam chyba się nigdzie nie uda wejść. Tu mamy otwarte drzwi. Powinniśmy pomagać właśnie takim chłopcom jak on. Przez niego zaniedbuje kilkunastu innych podopiecznych. Ale co ja niby mam zrobić? Zna ksiądz moje zdanie.
Jeszcze nie postawiłem na nim krzyżyka. Musisz stawić temu czoło. Posłuchaj, porozmawiam z nim rano. Dobrze? Życzę księdzu dobrej nocy. Dobranoc, siostro Katrin. I teraz przypuszczalnie mam iść tam, gdzie są drzwi otwarte. A, i tutaj mi siostra otworzyła drzwi, czyli mogę wejść i tutaj, i tutaj. No, ale w sumie chcemy przejść dalej, więc powinniśmy chyba tędy pójść. Coś mi się wydaje. Oj, nie to? Tutaj ta siostra jest. Oj, ona się zaczyna przemieszczać niedobrze. No i niestety zostaliśmy złapani. Siostra bramę? Już idę. Dobra, wyszła. Chodź. O, tylko jak? Ciężko się tu wspinać, powiem wam. Sam, czekaj. Dobra. Jakoś w ten sposób i tutaj jak? Huh. Może tak? Orientuj się! Daj spokój! Miło cię widzieć, braciszku. Co to jest? Naprawdę znowu? Nieważne. Kazałem ci unikać kłopotów. Ale on nas obrażał. No i? Mówił, że ojciec nas olał, a nasza matka smaży się w piekle. Nathan, zrozum, on po prostu chciał cię wnerwić, okej? Olewaj takie zaczepki. I kto to mówi? Rób to, co mówię, a nie to, co robię. Masz. Przeziębisz się. A tak w ogóle to co tu robisz? Jak zakonnice cię złapią, wezwą gliny. Mam coś dla ciebie. Nie chciałem czekać do świąt. Co? Jest na zewnątrz. Miałem unikać kłopotów. No to zrobimy wyjątek. Mhm. Niezły skok. Dalej. Podaj mi rękę. Aleś ty lekki. Siostrzyczki cię nie karmią? Coś tu pusto. Gdzie są wszyscy? Na rekolekcjach. Pamiętam to. No ten sprint, powiem wam, że robi na mnie wrażenie. Nie wiem, czy w realu ktoś byłby w stanie... Tak jak kot po tych dachach się wspinać. Czekajcie, tędy chyba w lewo. Aha.
Zaraz, jak to? Tędy. Już prawie jesteśmy. Łatwo poszło. Czy ja wiem? Nie podłożyłeś. Podłożyłem, ale... A przynajmniej tak myślałem, ale... To i tak nieważne. Pójdziemy górą. Górą? Chodź ze mną. Patrz i ucz się. Czyli tym razem wspinaczka po linie. Na górę. Robiłeś to wcześniej? Raz czy dwa. No, dawaj. Teraz ty. Jak ja mam teraz? Chyba się nie udało. On się złapał tej liny i ja nie bardzo wiem, jak tej liny puścić, ale chyba jeszcze raz kurczę użyć. Podłożyłem, ale... A przynajmniej tak myślałem, ale... To i tak nieważne. Pójdziemy górą. Górą? Chodź ze mną. Patrz i ucz się. A teraz na górę. Robiłeś to wcześniej? Raz czy dwa. No, dawaj. Teraz ty. Co tam u ciebie? Głównie praca. A co z tamtą dziewczyną? Którą? Krystal? Różnie bywa. Znów się rozstaliśmy. Gdzie on jest? A, tu jest. O tym. Dasz radę. Jeszcze raz rozbieg. Trzymam cię. Widzisz? Prosizna. Ta. To pikuś. Trzymaj się blisko. Super, co? No, ekstra. Chodź tędy, tuż za tobą. Teraz będziesz skakać. Okej. Gotowy Tarzanie?
Ja pierwszy? No dobra. Tak, dobra, do dzieła. Udało się. Gorszy. Byłeś tu już kiedyś? Na tym dachu? Nie. Ale wiesz dokąd iść, tak? A, mniej więcej. Zostań tu i obserwuj. Jak to? Okej. Dasz radę, Nate. No i to chyba się mamy puścić. O cholera! Trzymam cię! Chodź! Chodź. Udało się. Tak. No jasne. Tędy, za mną. Wiesz co? A może pójdziesz przodem? Co on teraz wymyślił? Serio? Ta, serio. Będę tuż za tobą. Zuch, chłopak. Okej, zaczynamy. Wow! O Boże, Nathan! Chyba się nie udało. Zuch, chłopak. Aha. Czyli możemy w ten sposób rzucić ją. Ściągnąć z powrotem. Okej, zaczynamy. Wow! Okej. No i co dalej? Dobra, za tobą. Drabina. Teraz na dół. Zwialiśmy im. Widzisz? Okej. Patrz na to. A? Wow, to jest 200? 200? Pogięło cię? To przecież jest 500. CC, 200. No co ty? Ta. Kradziony, co? Nie. Skądże znowu? Ej, nie wiem czy wiesz, ale ja się zmieniłem. Ciężko na niego harowałem. No, śmiało, usiądź. Co? Wiesz, kiedy odstawiasz takie szopki? Kiedy masz poczucie winy. Za bystry jesteś, braciszku, wiesz o tym? Dobra. Dostałem robotę. Dobrze płatną. Nawet bardzo, ale... Muszę na trochę wyjechać. Na jak długo? Coś koło roku. Maksymalnie. Szybko zleci, zobaczysz, okej?
Zostawiasz mnie. Przestań, nie dramatyzuj. Nie wystarczyło, że zostawiłeś mnie w tym miejscu? Dlaczego mi to robisz sam? Ja robię to dla ciebie. Zarobię kasę dla nas dwóch. A za parę lat, jak to wyjdziesz... Jak za parę lat? Weź mnie ze sobą. Ja zrozum, sam ledwo daję radę. Dorzucę się. Wiem, że nie przepadasz za sierocińcem. Nie masz pojęcia. Ale to teraz najlepsze miejsce dla ciebie. Okej? Wierz mi, wiem co mówię. To nie fair. Hej. Całe nasze życie jest nie fair. Ale żyjemy. Nie? Ta. Ta. Wiesz co, właściwie mam jeszcze jedną niespodziankę. Tylko sprawa nie jest taka prosta. Co? Znalazłem rzeczy mamy. Wszystko, co sprzedał tata, namierzyłem kupca. Jak mówisz to, żeby mi poprawić humor? Nie, przysięgam na Boga. Gdzie? Druga strona miasta. Może byśmy coś odzyskali? Czyli ukradli. Jaka to kradzież? To są przecież nasze rzeczy. Gliny będą miały inne zdanie. No to nie dajmy się złapać. To co, gotowy? Niech będzie. A to co? Esto va a estar más fácil de lo que esperaba, eh? Czyli co, on wyjechał do pracy tej, tak? Jakieś więzienie chyba. Jakieś kraty. Eres puro cuento. Czekam. No dejes que este tipo te gane, Gustavo. No puedes conmigo. Rompe el brazo. No dale, amigo. Chingada, este gringo sabe pelear, ¿eh? ¿Quién manda? Vete ahí. Elimínalo. Tú lo empezaste, pero... Vete ahí. A ver cómo te sales de esta. Vuelve ahí. ¿Qué tal esto? ¡Bullseye! ¡Gánalmelo! ¡Qué es eso! ¡Lucha como un hombre! ¿Oy? ¿Sam tego chciałeś? Toma esto, pendejo. Rompe el cráneo. Esto es por meterte con nosotros. Sí, Gustavo. Ahora sí, pendejo. Te vas a arrepentir. ¡Te voy a matar, come mierda! ¡Ya lo tienes! ¡Te voy a cerrar la bocota, gringo! ¡Ya basta! ¡Hay una paliza! Idiotas! ¡Suéltenme! Ej, nie biliśmy się! Prawda, mały? Voy a matar, gringo, come mierda! Ej, chłopcze, daj znać! Jak już przejdziesz mutację! Te voy a sacar a tirar por el culo! Solitaria! No to ładna praca. Te voy a estar esperando aquí, eh? Czyli tamto, tamta część to była retrospekcja, natomiast jest w tej chwili w więzieniu. Tak rozumiem. Abre! Jak długo chcecie mnie tu trzymać, co? A gdzie toaleta? Patrzysz na nią. Baw się dobrze. Na pewno. Gracias. Wstawaj. O nie, a miałem taki fajny sen, no. Ej, 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 wstaję, spokojnie.
Dobrze już, kalma ty. No i zaczynamy drugi rozdział Piekło, ale to będzie w drugim, kolejnym odcinku. To na dzisiaj tyle ode mnie. Pozdrawiam serdecznie. Zachęcam do lajkowania, komentowania, no i oczywiście subskrybowania. No i napiszcie proszę w komentarzu, czy podoba wam się ta seria, czy chcecie kontynuację. A ja się tymczasem z wami żegnam. Trzymajcie się. Cześć.